Syn dyktatora chciał zostać prezydentem. Zwrot w sprawie Libia. Syn zmarłego dyktatora nie może startować w wyborach prezydenckich. Saif al Islam Kaddafi, syn byłego dyktatora Libii i główny kandydat w planowanych na grudzień wyborach prezydenckich został decyzją tamtejszej komisji wyborczej, pozbawiony możliwości ubiegania się o ten urząd. Opinia instytucji potęguje zamieszanie w kraju i wzmaga wątpliwości dotyczące jakości prawa. Kaddafi został tym samym jednym z 25 kandydatów, którzy zostali wykluczeni przez komisję. Kandydatom pozostaje jeszcze możliwość odwołania i oczekiwania na ostateczną decyzję sądu. Łącznie wolę ubiegania się o najwyższy urząd w kraju zgłosiło 98 Libijczyków. Wybory w Libii. Syn Kaddafiego wykluczony z rywalizacji. Komisja Wyborcza swoją decyzję dotyczącą syna Kaddafiego argumentowała tym, że Saif al-Islam został skazany za przestępstwo przez sąd w Trypolisie w 2015 roku. Wyrok kary śmierci w zawieszeniu miał usłyszeć za pomoc swojemu ojcu w czasie przewrotu w Libii w 2011 roku. Jako dowód w tym procesie przedstawiano nagranie, na którym rzekomo jest właśnie Saif Aleja Islam, który wówczas znajdował się w niewoli, schwytany przez rewolucjonistów przy próbie ucieczki z kraju. Sam Saif Aleja Islam zaprzecza oskarżeniom. Syn obalonego Kaddafiego był ubrany jako jeden z faworytów w zbliżających się wyborach. Cieszy się dużą popularnością wśród wielu mieszkańców ogarniętej od dekady wojnami domowymi Libii. W ostatnich latach był więziony przez muzułmańskich bojowników, którzy postanowili zacząć z nim współpracować. Wybory z pomocą ONZ decyzja komisji wzmaga spory dotyczące zasad wyborczych, w tym podstaw prawnych głosowania w tym tego, kto jest uprawniony do kandydowania. Kraj wciąż zmaga się z problemami ze stabilnością polityczną i jakością obowiązującego prawa. Poza rywalizacją znaleźli się też były premier Ali Zeidan i były parlamentarzysta Stanouria Busagmain, również traktowani jako kandydaci mający spore szanse na wygraną. Część z 98 kandydatów czeka na rozpatrzenie swoich wniosków przez komisję. Przygotowywane z pomocą ONZ wybory prezydenckie mają się odbyć 24 grudnia. Saif Aleja Islam Kaddafi, to syn Muammar Aleja Kaddafiego, libijskiego wojskowego i polityka, który w 1969 roku w wyniku przewrotu pałacowego obalił monarchię i przejął władzę w kraju. W 2011 roku dyktatorskie rządy zostały obalone w wyniku wojny domowej, a sam Kaddafi zginął w strzelaninie pomiędzy wiernymi mu żołnierzami a rewolucjonistami.